Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Nadajemy z portu Nimbo, jeden z największych portów świata. Zależy w którym roku, zależy jak liczyć. Jedni liczą pod względem tonażu, inni po objętości. Jeszcze inne rankingi podają wartość towaru załadowanego, rozładowanego w danym porcie. Także jesteśmy w porcie, który jest zawsze w ścisłej czołówce światowej. Od razu proszę łapki w górę za ten materiał, który udało mi się dla Was nagrać. Wiem, że potraficie. Wielkie dzięki za poprzedni film, tam ponad 1500 łapek już jest, prosiłem Was o 1000, także na pewno w przyszłym miesiącu jadę do fabryki tych Segwayów elektrycznych, pojazdów lekkich, deskorolek, hulajnog i tak dalej. Nagramy, zrobimy wywiad, spisałem te Wasze pytania, które zadaliście i teraz po załadowaniu kontenerów jedziemy coś zjeść, zabieram Was ze mną, jedziecie razem z nami, a później dalsza część odcinka. Zapraszam. Tak, to co tu widzicie to jest mózg świński, można to zamówić, jadłem to, także zaraz zobaczycie co tam będzie na stole, pewnie tego nie będzie, nie pamiętam. Teraz taka kwestia, w poprzednim odcinku pytałem się Was, jakieś tam pytanie zadałem, kto odpowie miał dostać nagrodę, odpowiedziało 5 osób, wszyscy dostaną. Kontaktowaliście się ze mną już co niektórzy przez maila, chyba tam wiadomości prywatne są na YouTubie, zaraz to wszystko posprawdzam. Nagrody już poleciały, w tym momencie lecą do Polski, bo akurat miałem taką okazję. Kolega nagle leciał, miał nagły wyjazd i zabrał to. Kupiłem Wam zupki chińskie, każda jest inna. Zobaczycie to na końcu odcinka, kto wylosował lub kto jest ciekawy, co to będzie. Proszę sobie doczekać do końca i to wszystko będzie pokazane. Ja jeszcze coś tam wymyślę, bo tych zupek jest więcej niż tych osób, które wygrało. Już teraz mi nie piszcie pod tamtym filmem, bo to już jest zakończone. Kolejna kwestia, widzicie w lewym górnym rogu. Wcześniej było iPhone Plus, napisane 8 Plus, teraz jest Sony X3000, czyli jakie ujęcia, czym nagrywałem. Wcześniej nagrywałem iPhone'em, teraz to ujęcie jest nagrane tą kamerą Sony X3000, myślę, że jest dużo lepiej. Ona u mnie leży już od ponad roku, muszę zacząć ją nagrywać. Tylko jest taka kwestia, że jak jestem gdzieś właśnie tak jak w porcie, czy jestem gdzieś na kolacji, czy jakimś lunchu biznesowym, no to nie wypada mi wyciągać kamery i robić jakiegoś wielkiego rabanu z nagrywaniem. Wtedy używam telefon, bo jestem, że tak powiem, przy okazji. Zbliża się teraz chiński Nowy Rok, będą jakieś parady, będę jechał specjalnie na miasto nagrywać, nie ma problemu, wtedy zabieram tą kamerę. Dokupiłem jeszcze trochę mikrofonów. Ten mój mikrofon, który ostatnio tam parę razy się Was o coś pytałem, on jednak szwankuje trochę, ta membrana się musiała wyrobić, czy coś tam, czy gdzieś może na kablu, coś w każdym bądź razie jest nie tak, są jakieś przepięcia, jest charczenie i tak dalej, ja to słyszę. Także kupiłem jeszcze jeden taki, kupiłem mikrofon na sztywnym ramieniu, na takim zawiasiku. Zobaczycie wszystko pod koniec filmu. Do tej kamery X3000 Sonego i kupiłem sobie jeszcze mikrofon Rode do tej kamery do iPhone'a. Taki też zobaczycie to wszystko na końcu filmu. Ja nie będę teraz opowiadał, bo lepiej zobaczyć. Także te dwie kwestie. No myślę poprawić troszeczkę jakość tych filmów. Uczę się jakichś nowych elementów. Teraz jest chiński Nowy Rok. Nie mam pracy, nie mam wyjazdów. Siedzę i różne funkcje sobie gdzieś tam oglądam przy składaniu filmów oraz na sprzęcie. To tyle przy tej kwestii i przejdziemy teraz do innych spraw. Jakiś czas temu pytałem się Was, czy wrzucać filmy krótkie częściej, czy jednak dłuższe, łączyć niezależne nawet sceny ujęcia i robić jakieś podcasty, coś w tym stylu jak teraz, czy Q&A. Jednak z technicznego punktu widzenia wychodzi mi, że lepiej wrzucać długie filmy, minimum 10-minutowe. Ostatnio wrzuciłem film z McDonalda w Chinach i coś tam jeszcze było.
6 minut. No nie sprzedał się, że tak powiem. Ma na tle innych najsłabszą oglądalność w ostatnim czasie. Piotrek Elo napisał mi komentarz, że daje suba, bo jest mało subów. Dzięki Piotrek Elo. Dzięki wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za lajki. Ja sobie zdaję też sprawę, że troszeczkę jest, to nie troszeczkę, a może więcej, mojej winy, że tych subskrybentów nie mamy za dużo, ponieważ był okres, że mieliśmy naprawdę słabą jakość. Cofnijcie się do filmu numer 226, na przykład to był przedostatni nagrywany telefonem Xiaomi 5. Jakość naprawdę nie do przyjęcia. Właśnie są przebitki też z tego magazynu, który tutaj był w czołówce. I pamiętam, w tamtym okresie uciekało nam bardzo dużo subskrybentów, dużo dochodziło, ale 80% czy 70% uciekała. Także myślę, że teraz ta jakość się poprawiła, no i trzeba dalej nad tym pracować. Kolejna kwestia, to mam jeszcze trochę materiału takiego biznesowego, gdzieś z targów, to może zrobimy Q&A o mojej pracy i możecie jakieś tam pytania zadać. Jeżeli nie wiecie w ogóle, czym się zajmuję, to cofnijcie się do kilku filmów wstecz. Jest tam ile zarabiam za dzień pracy w Chinach, taki tytuł filmu. Później jeszcze raz o kwestii moich zarobków. Jest tytuł na czym polega moja praca w Chinach. To tam w przeciągu ostatnich tam pół roku przejrzycie sobie tytuły, tam nawet paru miesięcy. Jeżeli ktoś nie wie nic na temat, czym ja się w Chinach zajmuję, to niech sobie to obejrzy. No a jeżeli śledzicie moje vlogi, to na pewno wiecie, także możecie tutaj zadać pytania, zrobimy Q&A. Tutaj macie mikrofony, które kupiłem, ten Rode. Później kupiłem taki, który widzieliście przed chwilą, do tej kamery Sony, na sztywno, na takim zawiasiku. Tutaj też fajna sprawa do telefonu, do iPhone'a. No i dokupiłem jeszcze taki mikrofon, który zawsze używałem, bo ja krawatówkę, żeby był nowy, bo ten mój coś szwankuje. W przyszłym miesiącu będę leciał najprawdopodobniej na Filipiny oraz do Korei. Tutaj, o, jeszcze widzicie, kupiłem te powerbanki, dwa po 20 tysięcy mAh. Chodzi o to, żebym mógł je spokojnie do samolotu ze sobą zabrać, bo wiecie, często jestem gdzieś tam na lotnisku czy na dworcach. Do samolotu, no to jest tam jakieś wymogi, nie? Te mogę zabrać, także kupiłem sobie dwa. Tutaj macie zupki chińskie, które są już w Polsce, dotarły. Dzisiaj rano dotarły do Polski. To jest dla tych, którzy w poprzednim odcinku odpowiedzieli poprawnie na zadane przeze mnie pytania. Kontaktujcie się na privie do mnie, ci, którzy dali dobry komentarz. Konkurs jest już zamknięty, także już tam nie dopisujcie, ale ci, co odpowiedzieli, tutaj dostaną po takiej zupce. Koszt takiej zupki w Chinach, żebyście wiedzieli, 3 zł. Tylko że to jest taka lepsza w środku, 3-składnikowa, jest widelczyk, jest cała ta miseczka, nie? Kupiłem każdą inną, tam przypadkowo, randomowo dostaniecie. Zobaczcie, jaki teraz mam widok z jednego z balkonów. Powstały nowe wieżowce, biurowce i takie podświetlili. Fajny efekt to daje. Osiedle tutaj, osiedle, dzielnica całe coraz bardziej się rozbudowuje, coraz bardziej się rozświetla. Wspominałem wcześniej, że w przyszłym miesiącu planuję polecieć na Filipiny, do Manili. Jeżeli są tam jacyś Polacy, moi widzowie, chętnie się spotkam, także dawajcie znać. Jeszcze biletów nie mam, to nie jest 100% pewne, ale taki jest plan. No i zamierzam też polecieć do Korei, do Seulu. I to też nie mam biletów, ale jest duże prawdopodobieństwo, że będę w Korei, w Seulu. Teraz, kiedy już opublikowałem wam ten film, mamy Wigilię chińskiego Nowego Roku. Nowy Rok już praktycznie jest, bo film jeszcze zanim wrzucę i tak dalej. Także życzę wam szczęśliwego nowego roku, rok świni, rok obfitości. Więcej w kolejnych odcinkach. Pojadę na miasto, ponagrywam, może uda mi się złapać tutaj paradę noworoczną. Także trzymajcie się, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć!